Nie, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do gry Dying Light. No i tak, ostatnio skończyliśmy na oddaniu questów pobocznych. I chciałbym jeszcze zabrać tylko dynamit do Jafara, który jest tutaj i od razu pójdziemy sobie na spotkanie z Jade w wagonie. Myślę, że nam się uda to zrobić jeszcze dzisiaj, bez problemu. Ja wiem, że obiecałem to w poprzednim, ale no niestety wyszło jak wyszło. Chciałem zrobić te questy do końca, chciałem mieć już czyste konto, trochę expa się złapać, więc musicie mi to wybaczyć niestety. Ale już myślę, że niedługo zaczniemy questy główne, tylko i wyłącznie, bo już te poboczne w slumsach chyba porobiliśmy. A przynajmniej większość z nich. Dobra, tu jest Jafar. Więc udajmy się do niego, to jest już ostatni odcinek niestety z eventem. Niestety, ostatni odcineczek z eventem. O. Panie Jafar, to nie jesteś ty. To jesteś ty, panie Jafar. Jafar, ludzie Raisa naprawdę coś znaleźli. Coś cennego? Czy dynamit jest cenny? Dynamit to złoto. Dzięki temu moglibyśmy sklecić dla ciebie coś ekstra. Kurt ma do tego dryk, mówię ci. No dobra, jedno dla ciebie, reszta dla mnie. Kurt znajdzie sposób, żeby to trochę dopalić. Będziemy no i fajnie. Kurcik nam to ogarnie, a my... A my pójdziemy do głównego wątku. Zróbmy przynajmniej z 2-3 misje, bo zapewne wam się już trochę to nudzi. Tylko te poboczne i poboczne i poboczne. Rozumiem was jak najbardziej, może się to znudzić, w szczególności, że się samemu nie gra. A jeszcze jak się tutaj nie gra w nocy, to już w ogóle taka skakanka w sumie tutaj. Bieganka, ten obraz szybko znika, ucieka. Myślę, że to też nie jest w sumie dobre. No ale niestety. Taki challenge, kochani, więc musimy to ogarnąć w nocy. Dobra. A to w wagonie musimy się spotkać. Kurde, a ja poleciałem w tą stronę. Dobra, Jade. Otwieramy! To nie tu? To nie tu? Ej, Jade, z drugiej strony? Naprawdę? Przecież ja już tam byłem. Hej, chodź tu. Zobacz to. Coś się kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Co jest w skrzyniach? Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Gdzie są? Szlach. Wiatr! Pieprzony Tahir. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... Cholera! Gdzie ona pobiegła? No dobra, to lecimy za Jade. W środku. Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Hałas to jest moją specjalnością. Kochany. Pod hałasem to się urodziłem. O, notatka.
Następny odcinek już na pewno będzie z czytanką, więc moi drodzy, się nie stresujcie. Będzie wszystko git. Będziemy czytać wszystkie notatki, to będzie pewnie z 15 minut czytania. Nie no, żartuję, nie zrobię wam tego. Odcinki muszą być pełne akcji. Ropuszko, ty mi tam proszę nie żygać. No wy chyba, weźcie się chyba z czymś na głowy pozamieniały. Ej no, ty już nie żyjesz. O, ale ciebie to ja nie lubię. Bum. Jeszcze jakieś żygadełko to będzie. Ej, jakim cudem ja dostałem, co? O kurde. Nie. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Nie poszło źle. Już nie miałem jak niestety tego ogarnąć. Jeszcze nerka purchawy wpadła. Z racji tego, że i tak mamy dosyć spory poziom, do tego się tak nie skupiam na tych zombiakach, bo myślę, że nie musimy już w tej chwili tego robić. Kurczę, zagadałem się. No właśnie. Wystarczyło delikatnie w prawą stronę. I co my tu mamy? Doskonały miecz półtoraręczny, który jest useless. A rzeczy bezużytecznych to my nie bierzemy. O nie. Dobra, nic tu nie ma. Wchodzimy do środka. W szkole widziałem Tahira. Razem ze swoimi ludźmi wynosił z budynku mnóstwo rzeczy. Co oni planują? Widziałem też, jak zabija jednego z cywilów. Podły morderca. Muszę się zakraść do budynku. Mam nadzieję, że jest tam gdzieś antyzyna. I ja również mam taką nadzieję, tylko nie wzięliśmy broni palnej oczywiście, jak zwykle. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Powinny być jakoś poopisywane. Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. Na przykład, nie wiem, pieprzone leki? Myślisz, że to będzie dobre? Enigma byłaby ze mnie dumna? Myślę, że tak. Dzień dobry państwu. O, tam jest chyba jakiś przyjaciel. Króliczki, kotki, rybki, wszystko naraz. Wszystko naraz. Tu się niestety nie da otworzyć i zrobilibyśmy tędy kółko. Jest rurka, to mi jest niepotrzebne. O, aerozolki jak najbardziej. Tylko czegoś my jeszcze tam potrzebowaliśmy do stworzenia właśnie nowej broni, ponieważ udało mi się zakupić znakomity, krótki, święty miecz. Ale co my potrzebujemy do tego, to ja już nie pamiętam. Na co mam uważać? O, to było tu chyba. Na chemikalia. Musimy znaleźć jeszcze jedne chemikalia. I w ogóle zmieniłem nam skina delikatnie. Jesteśmy teraz panem Bondem. James Blondem. Troszeczkę lutu. Jakieś chemikalia, nie? Nic, zero, nul. No dobra, trudno. Jakoś sobie z tym poradzimy. O, jaki piękny domek. Szkoda, że już nierealny. Nic nie ma? Nie ma. Wejdziemy niżej. No, myślę, że te zapasy by się raczej przydały ludziom w wieży. No, ale spoko, jeżeli je omijamy, no to widocznie nie są aż na tyle potrzebne. Tędy nie wejdę. Kurde, w ogóle ja tym zapierdzielałem. Czyż mogę tym? A, sam otwierające się drzwi. No nie to, żeby coś, ale to raczej zły znak. Nie to, że wierzę w duchy, nie. Ja jestem raczej sceptykiem. Ale raczej jakbym zobaczył... Wiesz... Chemikalia. No tak by the way, to już jest noc. Przyjacielu, nie wiem czy zauważyłeś. Mógłbyś nie zauważyć, ale jest ciemno jak w głębokim tunelu. Dobra. Zróbmy nasz nowy ognisty Aesir. Jak to jeszcze zupgrade'ujemy, to będzie piękne.
Ekwipunek, ognisty Aesir. Aesir. Oczywiście mistrz wpada. Kolejny mistrz wpada. I co? Goryl, Spartacus, Tytan. Nie, czy to będzie takie dobre? Dobra, daj goryla. Szczerze powiedziawszy, chyba liczyłem na coś lepszego. Ten jest lepszy. Nie wiem jakim cudem, ale ten jest lepszy. Jak do tego doszło, nie wiem. No dobra, trudno. Mamy dwie takie same bronie. Wydałem sporo kasy na to. Widzę, że to było nieopłacalne. No trudno. No trudno. Jeszcze jakieś umiejętności mamy, z tego co widzę. Oczywiście wytrzymałość. Pewnie. Oczywiście lecimy w wytrzymałość. Rozumiem, że tam jest przejście dalej, ale tu jeszcze mam szafeczki, które chciałbym bardzo przeszukać. Trochę zapasów, gazy, w ogóle apteczek nie robię. Ani jednej apteczki jeszcze nie zrobiłem. Dobra, początkowo zrobiłem, kłamie. Początkowo zrobiłem, ale tylko i wyłącznie dla questa. No tak, to jakoś nam tutaj nie były potrzebne. A jak ci ubiegły to porobili? No, temu ty się nie podpalił. Co ty masz za broń? Pokaż mi to. Luzuj. Wy chyba naprawdę żeście się pozamieniali, nie powiem z czym. Na pół! Dobra, wyluzujcie. Ja tu lutuję. Ja tu lutuję. I przeszukuję. O, właśnie. O takie rzeczy mi chodziło. Nie ma nic niestety. I tu? Nic? Nul? Zero? No trudno. O, masz, wyłączam już, proszę. O ty gołganie, łepek. Tu nie ma żadnych notatek, niestety chyba nie ma, no trudno. Lecimy dalej, ale jest szafa. Plastik, fantastik. Plastik, fantastik. Wyluzuj. Gdzie? Ale pizdło. Ale pizdło. I no raz. Elektronika. Kolejny plasticzek. Dobra, czy ja mogę tędy wyjść? Dzień dobry państwu. Ale tu jeszcze widziałem jedne drzwi. U, ale... No ty chyba... Naprawdę jest głupią. Nie tak tutaj brać znienacka. Aż mi dziś nie skoczyło. Dobra, witam państwa. Żegnam państwa. Tej szapki niestety nie otworzymy. Ale ciebie proszę pana już przeszukamy. Szukam notatek, ale widzę, że ich nie ma. Ale tu są szapki. Kabel zasilający. Kosmetyki. Chłopaki dbają o higienę. Dobrze, dobrze, to się ceni, to się ceni. Jeden aż stracił głowę dlatego. Ja tu mogę wejść? Nie mogę. Niestety nie mogę, albo tam już byłem. Tak też bardzo możliwe, że było. Halo? Ło! O, headshot przez ścianę. Nawet nie był headshot, to był... Dobra, to była dekapitacja po prostu, no ale mniejsza. Tego wy tu chroniliście, chłopaki. A, czyli dziewczyny. Tam pani szapko. Była pani pusta.
Dobra, tu już więcej chyba nic nie ma. No nie, damska toaleta. Jej to ja nigdy nie przepuszczę. Papieroski? Oczywiście. Nie w szkole muszą być papierosy. I jak zwykle w damskiej toalecie. No, umrzyj. Umrzyj, powiedziałem. No, osz ty gangreno. Umieraj, już umieraj, umieraj. O ty, Matrix. A umiesz tak? Umiesz, kurde. Ale tak już nie umiesz. A tak już też na pewno nie umiesz. Kto jest lepszy? Oczywiście, że ja. Nie, sama kawa, ale ile tej kawy tu było? Nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. Jeżeli ja coś ominąłem w trakcie, na przykład jakieś notatki czy coś... O, klucze do piwnicy. Jeżeli ominąłem na przykład jakieś notatki czy coś w tym stylu, to śmiało mi to wytagujcie. Wiem, że ja gram dosyć chaotycznie pod tym względem. Ale ja niestety inaczej takie gry nie umiem. Ja się za bardzo wczuwam w te gry. Oj, za bardzo. Alkohol w szkole? No, można niby. Znaczy nie, nie można, nie można. Ani nie wolno alkoholu w szkole. Pamiętajcie, alkohol w szkole jest B. W ogóle alkohol jest B. Co i tu było tylko takie wejście? Nic więcej? No. Nie no, musi coś tu być. Serio, już mi się wierzyć nie chcę, że tu nic nie ma. No. No nie ma nic, dobra. Już Kyle, starczy. Starczy tych skoków. Ej, tutaj nie ma przejścia. Aaa, takie magie. Żegnamy państwa. Ej, czy my nie wróciliśmy do punktu wejścia? Oczywiście, że wróciliśmy. Żegnam pana. Jezu, odpaliłem sobie w kominku, jak tu jest gorąco. Po co ja rozpalam w tym kominku? Jak potem cierpię. O, gitarka. Obiekt książka, nie wiem po co. Ale na pewno potem to przetestujemy, może to coś do czytania. Znaczy, na logikę. Na logikę, Shiro, na logikę. No nie, pirale. Pirale! No wiesz ty co? To już było chamskie. To już było chamskie, przyjacielu. Piłka! Gol. 1-0 dla mnie. Idziemy na dół. A ty durniu! Przyzwyczajenie ponad milion exp. Ty durniu. Ale to było przyzwyczajenie, kurde no. No i co, musimy jeszcze raz to przejść. Ale jestem baran, tyle expa stracić, tyle expa dostać w dupę. Ale widzicie, czasem człowiek już jest tak przyzwyczajony, że kurde myśli sobie, no przecież tu nie może nic być innego. Otwieramy, wchodzimy, wychodzimy, prawda? A tu taki boomer, taka purchawa ci tutaj stoi. No trudno, no sporo expa poszło w diabły. No. Wszystko zabiło. Właśnie przez takich jak wy. Gdzie ty jesteś? Nóżka. Z takie diabły jak wy, no. Co to robi? Nie wiem, co to robi, ale to przełączę. Pewnie sobie jakoś gaz przełączyłem, który gdzieś tu leciał. Proszę wyjść.
Kurchawko. Kurchawko. Raz mnie zrobiłeś, drugi raz się już nie dam. Weź tą strzałę. No właśnie. Powiadam, że drugi raz się nie dam, a zaraz mi to wywali. Pomóż mi. Się robi. Boże, Crane, ale z ciebie tupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Boż ty, w życiu. To jest plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Obiecaj mi, że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne. Obiecuję, obiecuję. Idź już. No tak, pewnie. Ej, przestań. No właśnie. Raz. Przestańcie, bo tracicie dla mnie głowę. I po co wam to? Ej, czemu nie zostawiłeś stuna? Ty gałganie. Ja cię tu taktyką, a ty mi co? No tak, pewnie. Weź się odczep to raz. Proszę mi się nie wstrzymać, to dwa w robotę. Trzy. Otwórz to do końca jak człowiek, co? Oj, Kyle, że ja cię takich rzeczy uczył. U, ktoś tam sobie leży. Nie odpoczywa. Nie zawracajmy człowiekowi głowy. Na jego szczęście, żeby nie wstał, tak szczerze powiedziawszy. Już nic nie ma? Nic nie ma. Ach, ty już nie żyjesz, to na pewno nie wstaniesz. Ty już raczej na pewno nie wstaniesz. Dobra, wychodzimy z tego pierdzielnika. Cholera. Wyruszyliśmy z Jade na poszukiwanie Antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Teraz musimy się stąd zwijać, zanim wróci Tahir. Ja bym tego Tahira w sumie teraz pokonał. To nie była spadająca gwiazda. Ewidentnie to nie była spadająca gwiazda. Która jest godzina? 5:17, zaraz będzie dzień. Crane, mówiłeś wcześniej, że będziemy musieli pogadać, jeśli nie znajdziemy Antyzyny. I pogadamy. Tylko najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Dobra, słuchaj. Dam materiały wybuchowe Saidowi, a ty pomóż z Rahimem. Ma się trzymać z dala od tego gniazda. W porządku, Jade. Spokojna głowa. Dzięki. I trochę ich usmażymy przy okazji. Jeee! Tłuki, 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 tłuki. Powiedział prawie dostając po łbie. No świetnie. Czekaj stąd. Czekajcie, bo ten budynek jest na dole. Wow! Ale to zrobiłem. Ale to zrobiłem pięknie. Wreszcie. Już się martwiłem, że nie przyjdziesz. Jak dalej będziesz dymił na czerwono, będziesz miał nieproszonych gości. Tylko czerwony mi został. Tak czy siak, jesteś, więc zadziałało. Daj tę kopertę Azizowi na bazarze. Powiedz, że to od Ryana. Czerwony fosfor, łuk, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu. Śniadanie mistrzów. A no jak? Dobra. Lena, tu Crane, masz chwilę? Crane? Tu Aman. Lena jest zajęta, jak mogę pomóc? W
Ktoś właśnie dał mi listę zakupów, na której są czerwony fosfor, łuk, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu. Ten ktoś dał ci przepis na przygotowanie szlamu. To takie cholerstwo, które biorą ludzie Raisa, żeby nie spać wiele dni z rzędu. Przemieńce są bardziej rozsądne od kolesi naćpanych tym syfem. Może powinienem załatwić tego gościa na dobre. Właściwie to mocno nam zależy na azotanie fenylu. Służy do dezynfekcji, a nam się całkiem skończy. Mam więc odebrać jego zamówienie? Jak najbardziej. A potem znajdź mnie w wieży. Mam pomysł, jakby można mocno pomieszać mszyki. I tak właśnie zrobimy. Tylko tak, tutaj jeszcze widzę, że są jakieś zombiaki. A nie, to nie zombiaki. Ej, ale wy jesteście niesprawiedliwi, naprawdę. Kamikaze! Już? Dałeś sobie spokój? A powinieneś. Spójrzmy tą piękną skrzynkę, którą z jakiegoś powodu w sumie chronili ludzie Raisa. Dobra, zaraz tam wytryk pęknie. O, to jest gdzieś tu. I pyk otwarte. Będę chciał jeszcze tam się wybrać po ten zrzut. Miałem już kukri. No, w sumie bez rewelacji, ale może coś kosztować. Może coś kosztować, więc tak. Przejdźmy się tam. Ogarnijmy nockę. I weźmiemy sobie przy okazji zrzut. Gdzie uciekasz? Gdzie ty mi tu uciekasz? Dobra, gdzie jest ten zrzut? O, grzybki! Rozumiem, że zrzut jest na górze. A, nie tu! Pewno nie tu? Nie tu. No, zrzut jest tu gdzieś. A, to jest ta skrzynka, dobra, wiem. Ale dobra, to prześpijmy się, bo już tak zostały nam 3 minutki. Prześpijmy się do nocy. Czy nam się zrespi życie? Zrespiło nam się życie. Ja ci cokolwiek mogę sprzedać. Coś tam ci mogę sprzedać, to w sumie spoko. To sprzedamy, bo to jest niepotrzebne. Walna ciecz też nie jest potrzebna. Dobra, i chodźmy w końcu po ten zakichany zrzut, którego bodajże tam te wielkie... O Jezu. Tak, tutaj te wielkie chroniły tylko. Gdzie tu jest wyłącznik prądu? Musimy iść oczyścić najpierw ten teren, niestety. Ten teren musimy oczyścić, ale on jest tu w sumie niedaleko, więc może go jeszcze zrobimy. Chcę go zrobić na szybciorka, więc... Staram się to zrobić razem z kotwiczką. Cyk. Cyk i cyk. Ale to nie było tu. Czemu tu jest otwarte? Halo, to nie tu. Nie chciałem tu iść. O fuck, walnie. Nie walnęło, ej. I czemu to mnie walnęło? Przepraszam bardzo. To mnie właśnie nie powinno walnąć. Pal się. Gałganiuchu. Bo pamiętajcie, że jak to mnie pierdyknie, to ino raz. To mnie pierdyknie, to ino... Ino raz, niestety. Dobra, zabity gałgan. Blokowaliśmy bezpieczną? Odblokowaliśmy bezpieczną strefę. Mamy już 12 na 17 bezpiecznych stref. Tylko tak, no wszystko pięknie ładnie. Ale nie wiem nadal, dlaczego tutaj jest prąd. Nie mam pojęcia, czemu to jest prąd. I co my musimy zrobić, żeby się tego prądu pozbyć? Nie mam zielonego pojęcia, to jest duży. Tu jest duży pan. O, ale miejscówka. Nie da się tego wyłączyć, niestety się nie da.
No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale naprawdę, jak wyłączyć ten prąd? Nie pamiętam. Kiedyś to robiłem, ale już teraz niestety nie pamiętam. Wzrost poziomu zwinności. Mi coś wydaje, że kiedyś było trzeba wejść na jakiś budynek do góry. Albo i nie. Albo i nie. To jest po tamtej stronie gdzieś, prawda? To jest gdzieś tu. Sprawdźmy sobie, czy gdzieś tu przy okazji nie ma czegoś. A no pewnie, że jest. No pewno, że jest. Uciekać. O kurde, dlaczego ty mnie wolnąłeś? Czemu ty mnie wolnąłeś? Przecież ja jestem niewinny. Tam jest wielki. Wielki pan. Tam zabity. I jak na murak, cyk. No, gińże. Gińże, powiedziałem, jeżu. Jeżu zwierzu. Słyszę cię, duży koszmarze. Ja cię słyszę. Słyszę zrzut. Słyszę zrzut. Dobra, co tu jest? Zębowa maczeta, w sumie bez rewelacji. Nic fajnego tu nie było. Ale już mamy odhaczone. I moi drodzy, nie wiem, czy się ten zrzut zapisze, bo niestety już kończę dzisiaj odcinki z Dying Light. No i myślę, że i tak sporo wbiliśmy, jeżeli chodzi o to. 22 poziom legendy. To jest ambitnie. Jest ambitnie. Ja jeszcze może tylko polecę sobie do wieży oddać te zrzuty od Quatermistrza. Mam jeszcze pół godziny eventu. I pewnie to będzie na tyle. To będzie na tyle. Questy już tu porobiliśmy sobie poboczne, więc też jest fajnie. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.